Dobry wieczór, kochani. W Wigilię Wigilii, czyli 23, nagrywam do Was wieczorem. Dawno mnie nie było, wiem, cały miesiąc, ale ja przede wszystkim przed świętami miałem ogrom pracy, ponieważ to, co w tej chwili robię, zazwyczaj przydaje się ludziom przed świętami lub Nowym Rokiem, biorąc również pod uwagę to, że zajmuję się rzeczami związanymi z pośrednictwem w handlu, a teraz mamy okres zakupowy, to też byłem bardzo zajęty. A sprzedaż energii też dobrze szła, sprzedaż świątecznych pakietów na telefonie komórkową i internet domowy też dobrze szła, a teraz już jestem w miarę wolny. Jestem pozakupowy, przedświąteczny i nie będę się Wam pokazywał, bo niespecjalnie świątecznie się ubrałem, ale natomiast mam świąteczne coś tutaj. Taką drinciówę sobie zrobiłem. To jest akurat ginger beer, czyli taka orężada jamajska, która nie jest piwem, jak nazwa wskazuje, ginger beer, jest jak najbardziej imbirowa, ale nie jest piwem, nie jest alkoholowa. Natomiast dobra jest do wódki, powiem Wam, i do ginu też. Gin z tonikiem, ale to zaraz będę mówił, ewentualnie z ginger beerem, czyli z orężadą imbirową z Jamajki. Łyczka wezmę. Kochani, świątecznie podobno mamy kryzys finansowy, kryzys kosztów życia, ale można święta urządzić wypasiono i tanio. Zresztą co roku tak robię. Na przykład co robię? Jutro, czyli w Wigilię, będzie nagrany i pójdzie w sieć i w świat film mój, w jaki sposób robię jedzenie na czy Wigilię. My tu bardziej Szczodrogody obchodzimy, ale jako taki, powiedzmy, to nie religijnie, ale taki obrządek lokalny i właściwie przyzwyczajenie, że tego 24 ta zupa grzybowa, krokiet z kapustą i basz z uszkami musi być, bo to tak fajnie raz do roku zjeść akurat coś takiego. Ja swoją grzybową robię na grzybach, co prawda suszonych, mam borowiki suszone. W tym roku nikt mnie nie obdarował na jesieni, tak jak w zeszłym roku moja przyjaciółka, która przysłała mi wielkie pudło z grzybami samodzielnie zrywanymi, które sobie pomroziłem, więc musiałem kupić suszone w sklepie. Oprócz tego mam jeszcze grzyby mrożone z Horteksu, mrożonkę kupiłem, borowików, to też są borowiki, także będzie bardzo mocno zupa grzybowa. Jak ją robię? Dziś będę nastawiał rosół. Rosół będzie mieszany, będzie wołowo. Dziś nie, jutro rano to zrobię, żeby Wam nagrać i pokazać, jak nastawiam rosół. Będzie właśnie rosół z mieszanka kurczaka i porządnego antrykotu wołowego, takiego dużo mięsa, dużo tłuszczu, żeby ten rosół był bardzo wyrazisty, taki mięsny. Oprócz tego oczywiście wywar z warzyw, bo do rosołu będzie dodawana pietruszka, marchewka, seler, w korzeniu, zielony, por, prawda, cebulka, będzie czosnek. Imbir obowiązkowo, bo korzeń imbiru dokładnie dodaje do wszystkiego, jak zresztą wiecie, którzy mnie oglądają i znają. Wiedzą, że ja jestem wielbicielem imbiru w korzeniu. Tu mi został taki marniutki korzonek z wczorajszych zup. Jeszcze wczoraj zupę ogórkową robiłem. Ja do wszystkiego ścieram imbir albo wrzucam taki kawałek obrany ze skórki albo i nie czasem. I on imbir bardzo podkreśla smak, szczególnie zup, sosów. Przy czym uważajcie z sosami, które chcecie zagęszczać mąką, na przykład mięsnymi. Bo jeżeli był w wywarze imbir, to ten sos się będzie bardzo trudno zagęszczał. Więc ja osobiście nie dodaję imbiru do wywarów mięsnych. Przynajmniej nie tego w korzeniu. Można ten proszkowy, jest proszkowany imbir. Na pewno w Polsce też go kupicie. Tu w Wielkiej Brytanii, w pierwszym lepszym kurdyjskim czy arabskim sklepie jest, ta firma mi nic nie płaci, za to ja po prostu ją lubię, jest ginger, czyli ginger powder, czyli proszek imbirowy. On powoduje, że jak natrzemy sobie tym mięso i potem nawet będzie wywar, to sos się zagęści. Mówię o takim zagęszczaniu, kiedy rozklepujecie mąkę z odrobiną śmietany i wody. I robicie z tego, zagęszczasz to do takiej bazy sosowej, która wypłynęła nam w trakcie pieczenia i gotowania. Jutro będę to Wam pokazywał. Dzisiaj byliśmy na jarmarku świątecznym rodzinnie, tutaj w Birmingham. Zdjęcia znajdują się na serwisie Facebook, tam w grupie Jakubowski 76 gadam, bo lubię. Linka znajdzie się oczywiście tutaj w dole pod nagraniem. Zaraz będzie, jest link do tej grupy. Jeśli ktoś jeszcze nie należy do grupy, to zapraszam serdecznie. Grupa jest prywatna, ale bardzo otwarta, więc każde członkostwo jest akceptowane. A tymczasem, borem lasem, będziemy się tu zabierać. Do czego? Dzisiaj mamy w ogóle tak, świątecznie. Kwiatek mi zdech, a została wisząca doniczka, więc obwiązałem girlandą. Drugi kwiatek będzie przesadzony, więc w koszyku na kwiatek póki co są pomarańcze. Tak świątecznie bardzo. Dzisiaj nabyłem drogą kupna w Lidlu, coś bardzo angielskiego. Ponieważ tak, przede wszystkim muszę powiedzieć, że mam gościa. Mam gościa z Polski, bo zaprosiłem moją wieloletnią widzkę, która ogląda mnie już od skąd nagrywam, czyli od 7 lat, od początku. A od 2 lat się kolegujemy i właściwie w międzyczasie się zaprzyjaźniliśmy.
Agnieszka z Warszawy przyjechała do nas z wizytą na pełne 3 tygodnie, zostaje aż do nowego roku, do stycznia, więc postanowiłem zrobić święta, takie dosyć brytyjskie będą, czyli pierwsze główne danie, główne obżarstwo i pijaństwo, proszę Państwa, będzie w niedzielę, czyli pierwszy dzień świąt, tak jak w Wielkiej Brytanii jest. Ja wiem, że mam takie światło, jakie mam, ale właśnie chciałem, żeby ciepło było w kuchni, tak świątecznie. To jest mince pie. Oczywiście mince pie, to jest mince meat, to nie ma nic wspólnego z mięsem, proszę Państwa. To jest nadzienie bardzo owocowe, bardzo, z rodzynkami, z pire jabłkowym, z pire z brzoskwiniowym, z żurawinami, z borówkami chyba też, tak? I to są takie kruche ciastka nadziewane właśnie czymś takim. Można je lekko podgrzać i podać na ciepło, też są dobre. Ja wolę zimną, jest jeszcze, że mówię. Więc będzie tak, jak mówię, że święta będą bardzo mieszane, polsko-brytyjskie. Że mieszkamy w Wielkiej Brytanii, tym bardziej. Już mam przygotowane foremki, ponieważ Aga się zobowiązała i obiecała mi, że zrobi mi swoje orzechowe ciasteczka, czyli takie orzeszki, one są, to są te orzeszki pieczone. One, je się miksuje w melakserze, mamy robot kuchenny, to zrobi za nas, taki blender. Ma to zmiksować, ma z tego powstać masa orzechowa, nie wiem, jak to będzie wyglądać, Aga mi będzie uczyć tych ciasteczek dopiero robić. I będziemy z takich foremek, potem te foremki będziemy robić, foremki takie gwiazdki. No, specjalnie nie miałem foremek, więc kupiłem. Ale co mamy dzisiaj, bo tak jak mówię, udaliśmy się rodzinnie na jarmark świąteczny, bożonarodzeniowy, frankfurcki jarmark w Birmingham, duży. I mnie trochę rozczarował, bo w przeciwieństwie do poprzednich lat było właściwie najwięcej stoisk z grzanym winem, z grzanym piwem, z kiełbaskami, z półmetrowymi, z takimi półmetrowymi kiełbasami w bułkach. Dużo dobrego jedzenia, steki z grilla i tak dalej, ale dużo głównie jedzenia i picia. Natomiast bardzo mało było stoisk z rzeczami takimi, jak co roku kupuję, na przykład obrus, jakieś fajne firanki z Niemiec, które tam panie ręcznie szyją. No, tego nie było. Jakieś tam ozdoby, coś tak, ale szliśmy sobie przez ten stragan. Oczywiście ostatni dzień pracy jest w Wielkiej Brytanii przed przerwą świąteczno-noworoczną, czyli dzisiaj piątek. Ostatni dzień pracy od jutra, od soboty, aż do chyba wtorku po Nowym Roku jest wolne w większości firm, fabryk w Wielkiej Brytanii. Ludzie mają po prostu urlop świąteczny. Dzieci mają urlop już od zeszłego poniedziałku, czyli ferie świąteczne też mają 3-tygodniowe z kolei, także no tak ponad 3-tygodniowe, no jakoś tak. Także już wszyscy świętujemy na maksa. Ludzi było dosyć sporo na tym jarmarku świątecznym w Birmingham. Jarmark, że tak powiem, rozpostarty jest przez całe Śródmieście, ale mieliśmy ochotę na grzane wino. Ale zobaczyliśmy po pierwsze kolejki do tych miejsc, gdzie sprzedają grzane wino, a po drugie zobaczyliśmy ceny tego grzanego wina. I ja powiedziałem tak, słuchajcie, ja nie jestem skąpy, nie wiem jak wy, ale mnie będzie mi szkoda wydać prawie 30 funtów na 3 szklanki grzanego wina. Bo mniej więcej tak cena wyglądała. Bo tam trzeba jeszcze za taki kubeczek specjalny dać depozyt, czyli takie, no, taki kubeczek grzanego wina kosztował, proszę Państwa, o tu mam mniej więcej coś, tylko on nie jest świąteczny, ale to jest ta wielkość. Taki kubeczek grzanego wina, proszę Państwa, kosztował 6 funtów, a kubeczek miał depozyt, żeby w razie jakby się go wzięło albo nie oddało, czy strzaskało, to kubeczek miał depozyt 5 funtów, czyli razem było to 11 funtów. Na 3 osoby, bo byłem tam właśnie Agnieszka i mój chłopak i ja, no to 33 funty. I tak sobie myślę, słuchajcie, ja mam pomysł. Podjedziemy sobie do Lidla i zrobimy sobie sami grzane wino. Co za chwilę będę właśnie robił, między innymi po to nagranie, a oprócz tego, że się chciałem pochwalić, że mam ładnie i świątecznie. Że mam porowniki, aha, bo a to potem, jak będę jeszcze wam pokazywał rosół, to wam pokażę, że ja bardzo brytyjskim warzywem, mieszanką do... Jak macie marchewkę, pietruszkę w korzeniu i seler, jest też przepraszam, rzepa. Rzepa bardzo mocno podkreśla smak, bardzo wyostrza smak. Ja rzepę daję nawet do rosołu, proszę Państwa, od jakiegoś czasu. Trochę będę do Was mówić jak Nigella Lawson, moja ulubieńca. Mój sąsiad obok ma u siebie przeogromny krzak rozmarynu, bo to się też chciałem pochwalić, i przyniósł mi całą reklamówkę świeżego rozmarynu. Szkoda, że nie możecie poczuć, jak on przepięknie pachnie. To nawet nie trzeba go pocierać, żeby on po prostu pachniał. Jest tak pięknie wyhodowany.
Sąsiad jest zawodowym ogrodnikiem, więc też ma piękne rośliny i ładnie zadbane i dobrej jakości gatunkowo. Takie cztery gałązki chciałem Wam pokazać, że mamy. Jutro będę pokazywał właśnie takie mieszanka brytyjskiego. Będę robił pieczeń wołową na pierwszy dzień świąt, pieczeń wieprzową na drugi dzień świąt. Na jednym piekarniku to poleci, żeby było oszczędniej, no bo wiadomo, ceny energii. Ale będą z dodatkiem rozmarynu. Oprócz tego na pierwszy dzień świąt przewiduję z dodatków między innymi ziemniaki pieczone i pieczone warzywa, czyli pokrojone w paseczki, w takie słupki właściwie, pietruszkę, korzeń pietruszki, korzeń marchewki. I ja też dodaję kalafior, takie różyczki kalafioru i ja to piekę. Posypuję solą, pieprzem, po prostu na blaszę do pieca piekę i pieczone warzywa, bardzo dobre. Do tego, co jest dosyć angielskie, brytyjskie, będą dodatki w postaci sosu miętowego, tak przełożę to do takich salaterek dipowych, na zimno, sos z żurawiny, cranberry sauce. A do pieczeni wołowej będzie sos z czerwonego wina, znaczy pieczeń będzie w piekarniku, a ja osobno na patelni prawie że z węgle cebulę na dobrym oleju i maśle, pomieszam olej i masło, żeby się masło nie spaliło. Tak należy przypiec podsiekaną cebulę, żeby ona była mocno brązowa, prawie spalona. Wtedy dolewamy wody i robi się z tego sos, taki ciemny, cebulowy, mocny. Do tego dodamy, to jest spice brandy mincemeat. To jest właśnie mieszanka owoców różnego rodzaju. Tutaj mamy tak, winogronowe owoce, są rodzynki, jest pire jabłkowe również, jest brandy, są kandyzowane owoce cytrusowe, czyli tutaj jest limonka, cytryna, pomarańcza. Tak? I skórka z pomarańczy? Tak. I takie już kupiłem gotowe, takie cudo. Widać dobrze? Bo nie wiem, czy widać dobrze. Jakby ktoś nie widział. A czekajcie, bo może od tej strony, bo cień. Aha, cień idzie. Dobra. Tak to wygląda. Złe światło mam, wiem. Ojej. Może to przybliżymy? No nie. I do tego potem dodam wina czerwonego i zagęszczę to odrobiną, dosłownie jedną łyżeczką śmietany, chociaż koleżanka mi podpowiedziała, żebym nie zagęszczał śmietany, tylko pozwolił się zredukować temu i niech to będzie taki samoistny sos właśnie na bazie tego. Miały być powidła śliwkowe, ale nigdzie nie potrafiłem dostać. A to zobaczyłem w Lidlu i mówię, o, to zrobimy taki owocowy sos do pieczeni wołowej. Pieczenie wołowa będzie w całości, jedna pręga, taka wołowa duża, natarta oczywiście przyprawami dzień wcześniej, co jutro Wam pokażę. No ale nic, wracamy do tego. Aha, i stwierdziliśmy, że mamy potem jeszcze za steki wydać po 12 funtów na osobę. Kupiłem ziemniaczki, które pokroję w talarki i będę smażył na patelni, zrobię brat kartofle, właśnie brat kartofle, czyli te smażone ziemniaki. Nabyta drogą kupna, nie stekowa, ale jednak karkóweczka będzie dzisiaj. Powiedziałem im, że będą steki. Powiedziałem im, że będą steki, a oni się troszkę nie znają. Więc trochę ich oszukam, to nie będą steki, to kupiłem karkówkę, bo szybciej się zrobi po prostu steki wołowe. I dlatego, ale będziemy robić to grzane wino, mówię tak, jedziemy do domu, kupujemy, robimy podczas zakupy, robimy grzane wino. A bardzo brytyjską rzecz, którą proponuję, to jest gin. Gin z tonikiem, właśnie, wolę sobie, jak to mówiła moja koleżanka, Mummy Little's Helper. To jest mamusi mały pomocnik, jak ona zawsze mówi, bo ona jest mamą. Mamusi mały pomocnik, czyli jak gotuje, to robi sobie małe kuku w postaci odrobiny ginu do szklaneczki. Można dodać z lodem, można zrobić na ciepło. Niekoniecznie musi być to zimne. Niektórzy nie lubią. Ja mam akurat gin, jest w temperaturze pokojowej, ale mam tonik w temperaturze lodowej. Żeby zachwalał Lidla, bo Lidl ma bardzo tanie produkty. Taka butelka ginu 0,7 litr minisa to nie płaci, niestety, może jeszcze nie. Natomiast ta butelka ginu 0,7 litra, proszę Państwa, kosztuje 10 funtów. To jest wino to, akurat to było tanie, 4,40. To jest wino typowo takie, dobrałem sobie takie wytrawne hiszpańskie wino, które będzie się fajnie komponować z wołowiną. Właśnie ono do tego sosu. Nagrzane wino, proszę Państwa, do rondelka będzie wędrowało Armillar Porto. I to Porto ma 19, to kosztowało 6,99, czyli 90 pensów więcej niż mała szklaneczka grzanego wina na jarmarku świątecznym. Typowe wino, bardzo takie intensywne, owocowe, słodkie, Porto 19%. Będę wlewał to za chwilę, najpierw pokroję pomarańcze.
I będę podgrzewał i zrobię grzane wino mojej rodzinie, ale najpierw zanim sobie zrobię, zanim im zrobię grzane wino, to sobie zrobię gin z tonikiem. Wasze zdrowie, kochani. No, i już lepiej. Na wystawie widzicie Renifer Johnny, piesek James i kaczka Emilia. Są to rzeczy robione przez mojego chłopaka na szydełku. Jakby ktoś reflektował. Te osoby, które dokonały zamówień tych uroczych maskotek jeszcze przed świętami, ci, którzy dostali odpowiedź już kiedy otrzymają przesyłki, to mają. Ci, którzy jeszcze nie otrzymali, to dostaną wkrótce. Jesteśmy zawaleni robotą, przepraszamy z góry. Każda maskotka jest robiona ręcznie przez mojego chłopaka, jest indywidualna, to znaczy nie ma drugiej takiej samej, trudno żeby była, bo nie jest to fabryczna robota. Każda jest robiona z innym dodatkiem miłości i innej uwagi. Do nabycia ceny indywidualnie negocjowane są, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi maskotkami, to ja zapraszam albo na mojego maila, którego znajdziecie również pod filmem, jakubowski76@mail.com. Albo na Facebooku można do mnie pisać. Słuchajcie, ale na górę mamy ten. To są goździki. Gwoździki. Gwoździki, ja to lubię dużo. Robimy to grzane winko, kochani. Niech mają. Mają grzane wino. I tutaj, hej dziewczyno, daj grzane wino. To są laski cynamonu. Można pokruszyć, tak? Bardzo świąteczne zapachy w ogóle. No właśnie mówię, szkoda, że to jest jedyny minus nagrań wideo, że nie można przez nich jeszcze, bo może kiedyś będzie można zapachów przesyłać tą drogą. To by było fajne. Ja to tu pokruszę. Pokroję cytrynę. Jak mnie proszono, zrób to w plastry. Dobrze, bo ja chciałem pokroić światło, ale zrobimy w plastry. Cytryny są już umyte, więc proszę nie panikować. Znaczy pomarańcze są już umyte i chciałem... Kroimy je razem ze skórkami. Ma być świątecznie. To będzie. Proszę uprzejmie. Te dupki jeszcze przekroję na pół. Niech bardziej wydadzą. Chociaż to wszystko porobimy na świateczki. No co? O, super. O, jak ładnie nam się tu... Ojej, jak ja w ogóle lubię zapach pomarańczy. Zapamiętacie? Ci, którzy są wychowani w latach 70. 80. tak jak ja, to pewnie wszyscy pamiętacie, że zapach pomarańczy, szczególnie tych pomarańczy za komuny, które były kwaśne jak cholera, ale zawsze pachniały pomarańczami. To był taki jeden z kilku typowych świątecznych zapachów PRL. Zapach pomarańczy. Naszyczki sobie schowamy. W sklepach, w charity shopach było bardzo dużo ciekawych rzeczy w dosyć fajnych cenach, ale ja w naszym brytyjskim funciaku kupiłem serwetki, ale te mi się bardziej podobają, takie jak bluzki. To właśnie będą serwetki na pierwszy dzień święta, który też przychodzi mój wspólnik, z którym prowadzę firmę, bo jest sam i mieszka tu sam w Anglii, więc jest, będzie u nas na obiedzie, będzie, już obiecaliśmy sobie, że będzie fajnie, będzie typowe brytyjskie pijaństwo, bo Brytyjczycy w pierwszy dzień świąt, oni nie wchodzą w Wigilię, ale obchodzą pierwszy dzień świąt, to jest właściwie od południa, zbierają się z rodzinami, z przyjaciółmi i zaczynają od alkoholu i gotowania wspólnego. Często przypieczenie i różne inne rzeczy są już przygotowane. Część tego zostawię, bo mi się przyda. Być może wzbogacę ten sos do wieprzowiny z kolei. A tak jak mówię, wieprzowina i wołowina jutro będą Wam pokazywane, jak będzie to robione. Nie będę Wam piecu pokazywał. Tak przygotowane. Widzieta? Widzicie? No, tu macie. O. Tak przygotowane wino grzane. Będziemy teraz grzać. Jak grzać? Na bardzo małym ogniu. Ono ma się nie zagotować. Ono ma się lekko podgrzewać. I nie osiągać bardzo wysokiej temperatury, ponieważ tak z 15-20 minut powinno się grzać, żeby wydobyć wszelkie aromaty, zarówno z goździków, jak i z cynamonu, jak i, proszę Państwa, żeby puścił soczek z pomarańczy. Coś miałem Wam jeszcze pokazać? Chyba nie. To na razie byłoby na tyle, proszę Państwa. Wiem, że mnie dawno nie było, jeszcze raz przepraszam. Live będzie przygotowany po świętach. Sobie zrobimy jakiś live. Jutro Wam nagram znowu nagranie z gotowania. Już będzie konkrety, będą właśnie pieczenie. Powiem Wam, kiedy kupuję mięso, jakie mięso, u kogo i gdzie. Co po kolei robię. W planach na jutrzejszą wieczerzę, tak jak powiedziałem, jest u nas będzie skromnie. Będzie zupa grzybowa, będą... filety rybne, będzie filet z dorsza pieczony w piekarniku, będą chyba śledzie,
Planowałem zrobić lasagne na Wigilię. Co wy na to? No my tak mówię, to tu będzie bardzo mieszane kulturowo, więc możemy sobie pozwolić na takie wybryki jak lasagne w Wigilię. Zobaczymy. A tymczasem Borem Lasem dziękuję wszystkim za uwagę. Życzę wam udanego sprzątania i gotowania w ostatni dzień przed świętami, a potem fajnego świętowania, ale życzenia będę wam składał już jutro. A tymczasem Borem Lasem. Do zobaczenia. Pa, pa.